Rzecz się dzieje dzień przed bitwą pod Grunwaldem. Miejsce akcji pola grunwaldzkie, a konkretnie namiot Jagiełły i Władysława z zawodu króla. Przychodzi do niego jego mistrz Giermek i mówi: Królu, przychodzi Giermek i mówi tak: przyszli jacyś krzyżacy czy coś, królu, jakieś miesze przynieśli, nie wiem o co chodzi w ogóle. Jagiełło wychodzi z swoją krzyżacą jak trzeba, każdy oznaczony krzyżykiem. I mówią: królu, przynieśliśmy ci te dwa oto nagie miecze jako zalążek przyszłego zwycięstwa. Jeżeli woli walki w tobie nie ma, to możemy i pola postąpić i tym podobne cudawianki. Jagiełło: chłopaki, dajcie spokój. Tak mnie czele prypi, a wy mi po prostu z tym mieczem. Do rana żeśmy z Oleśnickim teges. Jeszcze rano Litwinki wpadły, była taka pogoń, że o Jezu, wy mnie tu z mieczami, po prostu idźcie sobie, jutro jakaś bitwa czy coś, a wy mnie, idźcie sobie. Krzyżacy: królu, przynieśliśmy ci te dwa oto nagie miecze. Kronikarze tego wymagają, historia wymaga i możemy pola postąpić, jeżeli... Ciszej mówię, tak mnie czele prypie, że o Jezu, mów, gdzie to jest ta wątroba, o Jezu. Krzyżacy: królu, te dwa miecze ci przynieśliśmy i możemy pola postąpić, jeżeli woli walki w tobie nie ma i tym podobne. Jagiełło, zdesperowany: dobra, tam rzućcie w kąt namiotu. Rzucili w kąt namiota, tam z kąta takie psss. A Jagiełło: chłopaki, kurwa, ale nie na ponton.